Spadek liczby otwartych skrzynek w Counter-Strike'u dwójce, do tego powiększający się market gap. Dzieje się dosyć ciekawie, więc zostaw łapkę w górę, a my już oczywiście lecimy. No nie będę ukrywał tej informacji do ostatniej sekundy tego materiału. Proszę Państwa, prawie 17 milionów otwarć na przestrzeni lutego 2024. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Na to odpowiemy sobie już za chwilę. Warto zwrócić uwagę na poprzedni miesiąc, czyli na 18,5 miliona otwarć w czerwcu 2024. Ja sobie zdaję sprawę, że na wcześniejszym filmie, w sensie tym sprzed miesiąca, wskazywałem na otwarcia rzędu 15-16 milionów i tutaj warto sobie pamiętać o tym, że ta strona to jest tylko i wyłącznie estymacja. Na podstawie m.in. database'a, float oczywiście database'a, który w jakiś sposób liczy na podstawie tego, ile skrzynów jakby doszło do database'a, liczy ile tych skrzynek musiało zostać otwartych, no bo to wynika, wiadomo, jest z prawdopodobieństwa wypadnięcia niektórych to przedmiotów. Myślę, że to jest dla wszystkich jasne. W związku z czym liczba, którą tutaj widzimy w tym miesiącu, 16 milionów 900 tysięcy, to jest tylko estymacja, ale z tego co widzimy na przestrzeni ostatniego czasu, to się dosyć sprawdza. To znaczy, szczerze, ja wbijam w to, czy to jest, powinno być 17,5 miliona, czy 16,5 miliona, czy 17 milionów, ale rząd wielkość zachowany jest dobry, więc tym się tutaj jako tako będziemy kierować. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Co warto nam powiedzieć, to to, że możemy zobaczyć, że praktycznie trendy, jeżeli chodzi o konkretne skrzynki, zostały praktycznie takie same. Znaczy, dalej top 1 otwieraną skrzynką jest Revolution, później Dreams and Nightmares, później mamy oczywiście Kilowata i to się tutaj kompletnie nie zmieniło na przestrzeni tego ostatniego miesiąca. Pierwsza, śledzimy również ten wykres pod kątem innych skrzynek, czy coś tutaj być może się zmieniło, również na próżno takowych rewelacji szukać. Więc w dużym skrócie, nic szczególnego się nie wydarzyło, nic totalnie ciekawego się nie wydarzyło. 17 milionów otwarć, powiesz, że dużo, no bo z jednej strony tak, no umówmy się, no to jest 600 tysięcy skrzynek dziennie, plus minus. Wydaje się, że dużo, tylko z drugiej strony, jeżeli sobie patrzymy chociażby na maj, tam było dwa razy tyle, bo 33 miliony, więc spadek jest, umówmy się, dość gigantyczny, nagle o połowę spadło, tak? W kwietniu było podobnie, w marcu było podobnie i jeszcze na przykład w lutym 37 milionów otwarć. I czemu się tak spinam na luty? No bo w lutym, jak możemy sobie zobaczyć, no w lutym były jedne z najgorszych momentów, jak chodzi o CS-a. Styczeń był najgorszy. Dobra, popatrzmy na styczeń. Może w styczniu tutaj nagle się okaże, że była totalna lipa, tak? 21 milionów. Dalej, w najgorszym miesiącu ever, przy okazji CS-a dwójki, dalej mieliśmy dużo więcej otwarć tych skrzynek, bo jeżeli mówimy o wzroście o 20-25%, no to szanujmy się, ten wzrost jest nie byle jaki. Więc jest w dużym skrócie lipa. Możemy zobaczyć, że lipiec stał się jednym z najgorszych miesiąców, jakby powiedzieć, pod względem otwarć, jeżeli chodzi o CS2, to na pewno. A jeżeli patrząc historycznie na luty, no to na lipiec oczywiście, no to nawet rok temu mieliśmy kuźwa 10 milionów otwarć więcej. Dwa lata temu też, no tutaj 8 milionów otwarć więcej. No to umówmy się, no jest to zdecydowanie jeden z gorszych miesiąców, co już ci chyba udowodniłem. I teraz, czy to nam daje jakkolwiek do myślenia? I tak, i nie, dlatego, bo zacząłem patrzeć na market capa. Czyli na, jakby to powiedzieć, w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu, to ile warty jest cały market team. W dużym uproszczeniu, ok? I możemy zobaczyć, że jest to ta fioletowa ta linia na wykresie i możemy zobaczyć, że uwaga, od lutego ten market cap dosyć mocno się zwiększył, bo wynosił tutaj 2,9 miliarda, tak, miliarda dolarów, a teraz możemy zobaczyć, że wynosi 3,4 miliarda dolarów. Więc no już, abstrahując od tego, że to jest bagatela 500 milionów dolarów, no to zwróćmy sobie uwagę, że no jednak, umówmy się, wzrost jest niebyle jaki. Jakby na to nie patrzeć, mamy tutaj 1/7 całej wartości, więc no jest to dosyć dużo. Należy sobie zwrócić również uwagę, że w tym momencie dosyć dużo krypto poszło do góry, więc to też w jakiś sposób mogłoby iść ze sobą w jakiejś tam mniejszej, większej korelacji, do tego dochodzący S&P 500 też w jakiś sposób szedł do góry. Więc to, że ogólnie mamy teraz dobre czasy na rynkach, w sensie mamy ogólnie prosperity, tak przynajmniej rozpieściła nas to pierwsza połowa tego roku, no to to jest jedno i market team też to odczuwa. Ale z drugiej strony, jak możemy zobaczyć, tutaj ten to totalnie nie idzie w parze z tym, jak otwierane są skrzynki. W związku z czym należy sobie zwrócić uwagę na to, jak istotne są elementy, które w jakiś sposób odeszły. Jakie są elementy? Chociażby trend na otwieranie skrzynek, na wszelkich streamach i tak dalej. Dawniej, no już nie mówię o samym XQC, ale mega wiele streamerów otwierało skrzynki. Wiadomo jest, że dalej te skrzynki są otwierane, nie bójmy się tego powiedzieć, ale wtedy po prostu był trend, był hype na otwieranie, masę ludzi otwierało skrzynki. Na chwilę obecną ten trend w jakiś sposób wystopował, w ogóle jakoś zginął, no i widzimy, jak tutaj zostało potężnie obcięte. I teraz należy sobie zdać sprawę z tej sytuacji, a mianowicie Valve na tym zarabia. Tym go chyba nikogo nie zaskoczę. Valve na tym zarabia potężne pieniądze. Okazało się, że było to prawie 4 miliardy złotych w zeszłym roku, więc umówmy się, dla nich to jest dosyć dochodowy biznes.
umówmy się, dosyć dochodowy. W związku z czym oni na tym na pewno chcą łapy położyć, na pewno im to też nie jest, jakby to powiedzieć, na rękę, że te liczby spadają. Warto sobie zdać sprawę, że nie ma za bardzo statystyk, jeżeli chodzi o Kopenhagę, która cały czas tyfa i cały czas tyfa na nią promocja. W związku z czym też ciężko w jakiś sposób tutaj polemizować. Z jednej strony na pewno to, że tyfa cały czas promocja na Kopenhagę, to na pewno idzie w parze z tym, że ludzie tą Kopenhagę otwierają. Ale z drugiej strony bałbym się tutaj stwierdzenia takiego, że cały czas trwająca promocja na Kopenhagę drastycznie wpływa na ilość otwartych skrzynek. Mam wrażenie, że to aż tak mocno by ze sobą w parze nie szło. Z drugiej zaś strony, jeżeli tak na dobrą sprawę Valve w tym momencie nie zapodało operacji, ani tego typu innych kwestii żadnych, no to jakby na to nie patrzeć, im po prostu odpływa duża część kapitału. I to z jednej strony pojawiają się zawsze głosy, że przecież zarabiają i tak duże pieniądze, że przecież już nawet pewnie tego nie liczą. Oczywiście, że liczą. Oczywiście, że to tak nie działa, że jeżeli zarabiają dużo, to nie chcą zarabiać więcej. Oczywiście, że Valve to jest korporacja jak każda inna, nastawiona głównie na zarobki. I chwała im za to i miejmy nadzieję, że to się nigdy nie zmieni, niech sobie zarabiają i niech dążą tego, żeby jak najwięcej zarabiać. Bo tak po prostu działa ten świat. I warto sobie powiedzieć o tym, że co by się nie działo, jakby to nie spadało, to im będzie zawsze na rękę to, żeby tych, wyświetnie chciałem powiedzieć, żeby tych otwarć było więcej. Więc to nie słuchaj ludzi, którzy mówią, że i tak zarabiają tak dużo, że mają wywalone, że zostało otwarte 10 milionów, czy 20 milionów, czy 30 milionów skrzynek. Nie, uwierz, nie mają w to wywalone. Także coś tutaj by się przydało. Patrząc z perspektywy takiej, że w ostatnim czasie pokazywałem wam informację o tym, że Valve może pracować nad nową skrzynką. Dokładnie opierało się to o to, że Valve zafollowował nowego twórcę MusicBita. Polecam wczoraj ten film, bo tam mówiłem o tej sprawie szczegółowo. Tutaj trochę po macoszemu. I w dużym skrócie, Kilowatt jak wszedł, to z nim zostały dodane również nowe soundtracki, więc jest potencjał, że nowa skrzynka równa się nowe soundtracki, a skoro gdzieś tam są informacje, że pojawiają się nowe soundtracki, no to ludzie strzelili, że to jest równoznaczne z tym, że zaraz będzie nowa skrzynka. I czy to jest w jakiś sposób dziwne? Absolutnie nie, z tego powodu, że nie dostaliśmy nowej skrzynki, od jak to możemy zobaczyć, prawie że 6 miesięcy. Od pół roku nie dostaliśmy żadnej nowej skrzynki, więc już by coś tutaj wypadało wprowadzić. Nie dostaliśmy też w tym czasie żadnych kolekcji, tylko Kopenhagę dostaliśmy, w sensie tylko, no, Bagatela 900 naklejek, ale wszyscy czajmy, o co chodzi, tak? No to jest też event, którego się spodziewaliśmy. Więc jeżeli dojdzie do sytuacji, że nie dostaniemy nowej skrzynki, a za niedługo już się powoli zaczyna nam szankaj, więc też nie widzę za dużo światła w tym, że Valve wprowadzi jednocześnie Major, jak i też nowe psułki, nowe skrzynki w jednym czasie, kto by to widział. Więc sytuacja się robi dosyć nieciekawa. Ja patrząc na te statystyki, widzę, że w dużym skrócie dzieje się nieciekawie, jeżeli chodzi o otwarcia, ale z drugiej strony możemy zobaczyć, że średnio idzie to z korelacją tego, ile kasy jest na markecie, ile ten market jest warty. Średnio to idzie też jakby zestawić z liczbą aktywnych graczy, bo też to jakoś tak się kupy nie trzyma, bo z jednej strony tutaj, okej, może mieliśmy odjazd w czerwcu, ale czasami znowu jakąś tendencję wzrostową, więc wypadałoby, żeby teraz te otwarcia szły w górę, nie idą, więc jak możemy zobaczyć, te skrzynki idą tak trochę totalnie innym życiem. Czy to coś jest złego? Według mnie absolutnie nie. Według mnie nawet dobrze, że tak się dzieje, bo przynajmniej dzięki temu można to w jakiś sposób wykorzystać i nie patrzeć na to tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że idzie liczba graczy do góry, to skrzynki na pewno pójdą do góry. Tak to nie działa. Przechodząc jeszcze do samych wartości konkretnych skrzynek, możemy zobaczyć, że one w ostatnim czasie dosyć ciekawie odbudowały swoją wartość. Był taki powiew świeżości mniej więcej przez ostatni tydzień i jak można zobaczyć na Factshare, jeszcze cały czas trwa. Uwaga, od początku lipca z 84 groszy mamy wzrost nawet na złotówkę. Z jednej strony wydaje się, panie 16 groszy, co ty w ogóle pitolisz, ale z drugiej strony mamy pod uwagę, że mówimy tutaj o Factshare, o skrzyni, której jest prawie że pół miliona na markecie, o skrzyni, której cały czas dropi, więc to nie jest pierwsza lepsza zapanki skrzynka. Więc to, że ona tak idzie na wartości, to już jest dla nas dosyć ciekawe. Pragnę popatrzeć jeszcze na Broken Fanga, bo on nie dropi i też jego trend będzie dla nas dosyć ciekawy. Również możemy się pokusić o, że tendencja wzrostowa, tymczasem od połowy lipca z 18,50 nawet na 21 zł. Wiem, że to był duży spadek, więc może patrzę bardziej z tej perspektywy, że z 20 na 21,5, no to też jest ciekawy wzrost. Chciałem jeszcze tylko popatrzeć na breakouta, właśnie to chciałem zobaczyć. Jeszcze Revolver można było, jeżeli jeszcze będzie jakoś pod ręką tutaj zaraz. I możemy zobaczyć, że również dokładnie to samo. Z 30 zł nawet na 32 zł. Mówimy o skrzynce, która ma już prawie że 10 lat, więc nie ma lipy, nie ma wiochy, czy jeszcze gdzieś to jakiś Revolver. O! Dokładnie, o to mi chodziło. No właśnie, już chciałem powiedzieć, że market dzisiaj działa fenomenalnie, ale no jak wtedy klasycznie walił błąd. Także jak możemy zobaczyć również podobną tendencję. Więc jak możemy zobaczyć, skrzynki z jednej strony drożają, z drugiej strony na podstawie tego wykresu można pokusić o stwierdzenie, że nie ma na nie popytu. Z trzeciej strony kasa na markecie można pokusić o stwierdzenie, że jest. Więc trzeba się zastanowić, o co tutaj tak na dobrą sprawę chodzi.